Hej, hej, witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z świeżutkimi nowościami biedronkowymi, a mianowicie nową kolekcją Belle dla biedronki. W skład tej kolekcji wchodzi baza pod makijaż i to jest, słuchajcie, optycznie wygładzająca punktowa baza do twarzy, która mnie bardzo intryguje. Jestem bardzo ciekawa, jak ja to mam używać. Korektor, który występuje w dwóch kolorach. Ja, słuchajcie, mam w kolorze Ivory 01, jest jeszcze dwójeczka oraz Glow Balm. I jest to, słuchajcie, pomadka pielęgnująca i nabłyszczająca usta i dwie pomadki aksamitne w dwóch kolorach. Jeżeli słyszycie kaszlącego psa, przepraszam, chore gardło. Jak widzicie, moja cera dzisiaj nie jest perfekcyjna, więc bardzo dobrze, tym bardziej będziemy mogli te dwa produkty dobrze przetestować. No i zaczniemy od tej bazy. I słuchajcie, jest to wygładzająca punktowa baza do twarzy. Ona jest w kolorze fioletowym i ona ma drobinki. Jak wiemy, kolor fioletowy neutralizuje nam żółte przebarwienia, jakieś żółte plamy pigmentacyjne i tak dalej na twarzy, a także odświeża i rozświetla skórę. No i ta baza, jak widać, ona i ma drobinki, i taki kolor rozświetlający. Natomiast no, ten kolor trochę, powiem szczerze, że niepokoi. Jest w dotyku bardzo silikonowa, więc rzeczywiście może wygładzać. Intryguje mnie natomiast już nawet nie sam kolor i nie samo wykończenie, no bo to jakby nie patrzeć, w takich bazach czasami występuje i takie bazy można spotkać fioletowe. Natomiast bardzo intryguje mnie, słuchajcie, to czemu ona jest punktowa i czemu ona ma taki aplikator. Czyli że, wiecie, jak wygładzamy twarz, to zazwyczaj na całości, a nie tylko w niektórych miejscach. Ale skoro tak producent ją poleca, no to ją sobie punktowo użyjemy. Ja sobie ją nałożę w miejscach, gdzie tego wygładzenia większość z nas może potrzebuje, czyli tu, gdzie mamy porozszerzone pory. Nie bardzo widzę, gdzie miałaby ją sobie nakładać osoba, która ma zmarszczki i chciałaby sobie wygładzić. Oczywiście no tam, gdzie mamy plamy pigmentacyjne, no to też ona może się fajnie sprawdzić. Ja sobie ją, widzicie, tak nakładam w takie miejsce, gdzie najbardziej mi się wydaje, moja skóra potrzebuje wygładzenia, ale słuchajcie, no na razie to mi ona podbiła, ale wszystkie zaczerwienienia skóry. I nie wiem, czy to jakoś pięknie wygląda. Na pewno ona jest fajna w konsystencji silikonowa, ale słuchajcie, ona ma taką perłę, że jest to aż dziwne. Nie wiem, czy mi się to podoba, szczerze Wam powiem. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. Ale zanim reszta makijażu, to może wypróbujmy ten Glow Balm, bo później przejdziemy do pomadek. Czyli ten balsam do ust. I on ma bardzo ładny kolor, bo jest taki czerwony i ma drobinki w sobie. Mam nadzieję, że to widzicie. Zaraz sobie tylko wypróbujemy. Ale chyba samego koloru zbyt mocnego nie daje. Czyli jest taki typowy balsam. Ładnie pachnie. Tak kokosowo. No i nawet nie głupio wygląda. Zobaczymy, jak nawilży usta. No i na tych ustach to tak bez szału. Po prostu widzimy leciuteńki kolor z drobinkami, bo on ma dość mocno odbijające te drobinki. Bez smaku. Taka wazelinka i powiem Wam, że im dłużej go wącham, tym jakoś ten kokos mi przestaje pachnieć. Nie wiem, o co chodzi. Baza. Spójrzcie na moją buzię. Baza chwilę już na niej jest. I na pewno trzeba zauważyć to, że troszkę wytracił się ten fioletowy kolor. I została tylko taka silikonowa perła na tej skórze, więc może to w sumie nie będzie takie głupie. I w tych miejscach, gdzie będziemy potrzebować rozjaśnienia, to to może być nawet fajne. Słuchajcie, nałożę sobie jeszcze ją na nos. Bo nos jest taką strefą, w której też zawsze można sobie jeszcze wygładzić. I skoro ona ma taką silikonową formułę... I widzicie, ona po nałożeniu wygląda tak. A po chwili robi się taka. I to już jest ciekawe. Ale no nie wiem. Powiem Wam, że nie wiem, co o tym produkcie sądzić. Niby fajny, ale taki... Dobrze, baza ta nałożona, ja jej nie będę nakładać na resztę twarzy. No skoro ma być punktowa, więc nałożyłam na te strefy, które rzeczywiście tego wygładzenia u mnie najbardziej potrzebują. Tu na czoło sobie ją nałożyłam. Nawet jeszcze, słuchajcie, dołożę, a co tam, ale to niewielkie ilości w sumie wychodzą, bo ten aplikator dawkuje nam tą bazę dość oszczędnie. Czy ona mi wygładziła pory?
Może troszeczkę, ale powiem Wam, że tego też akurat nie jestem pewna. Dobra, skoro mamy już bazę nałożoną, to teraz nałożę sobie sprawdzony podkład i za chwilę wrócę do Was, żebyśmy zobaczyły, jak sprawdzi nam się ten korektor. Słuchajcie, nałożyłam sobie cieniutką warstwę podkładu, specjalnie po to, żeby nie pakować na tą skórę dużo, żeby też nie przykryć w 100% tej bazy, no i też, żeby w te miejsca, gdzie moja cera akurat dość mocno wysypana potrzebuje przykrycia, to żeby użyć tego korektora i spojrzeć, jak on będzie krył. I słuchajcie, to jest optycznie wygładzający korektor pod oczy i do twarzy, czyli możemy go zastosować i pod oczy, i do twarzy, i producent obiecuje, że będzie on wygładzał. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście tak będzie, więc zacznijmy może szybko od tych zmian. Ui, trochę ciemny ten korektor dla mnie, ta 01. Od tych moich niedoskonałości, które się ostatnio pojawiły, i je sobie przykryjmy i tu na czole może. I spójrzmy, czy rzeczywiście mam ładny żółty kolor, ale dla mnie, jak widzicie, dość ciemny. Uj, ciemny. Dosyć dobre krycie. To na pewno. Bo ładnie. Ale ja mam żółte plamy. To nie jest mój kolor. I to dość widoczne, słuchajcie. I teraz tak, no z jednej strony to nie jest wina samego produktu, co wina koloru. Bo ja mam takie żółte, nie wiem czy to widać w kamerze, ale w rzeczywistości to dość mocno widać. Mam takie żółte placki tam, gdzie nałożyłam ten korektor. I to widać dlatego, że on jest dla mnie za ciemny. No ale nic, no już nic nie zrobimy. Co do krycia tych niedoskonałości, to nawet je całkiem przykrył. Nie mogę powiedzieć, że nie. Są troszeczkę wyrównane, ale no ładnie wygląda na buzi. Gdyby nie kolor, to w ogóle byłby fajny, no ale są tylko dwa odcienie i to ten kolejny był jeszcze ciemniejszy, więc nic nie poradzę. Tu Belle po prostu nie przewidziało, że ktoś może być tak blady. Dobrze, ale już jak lecimy po całości, no to trudno. Jak żółte plamy, to żółte plamy, to nawet pod oczami. I pod oczy nałożę sporą ilość i nie nakładam tej ilości dlatego, że on nie ma krycia. Tylko nałożę sporą ilość dlatego, że chcę jak najbardziej przeciągnąć ten korektor tutaj na strefę policzka, tutaj na strefę skroni, żeby jak najbardziej wyrównać ten koloryt mojej twarzy, żeby on nie był aż tak żółty, plamiście, tylko żeby ta żółć się gdzieś tam bardziej pojawiała. Powiem Wam, że w ogóle fajną konsystencję ma ten korektor. Tego mu nie można odmówić, bo on jest taki fajny, kremowy. I jest rzeczywiście wygładzający. Zobaczcie, jak ładnie wygląda on pod okiem. Oj, to trzeba mu oddać. I tutaj nawet nie widać tak bardzo już tej plamistości, którą było widać tutaj na strefie moich wyprysków. Dlatego, że skóra pod oczami ma zawsze troszeczkę inny odcień i żółte odcienie, tą szarość skóry, ten fioletowy odcień troszeczkę neutralizują. I tutaj to ładnie widać. I powiem Wam, że on bardzo ładnie wygląda. On naprawdę się bardzo ładnie wtopił, wygładził i dał mega duże krycie. No, cover, blur. To tak. To rzeczywiście, słuchajcie, cover blur, to mamy ten efekt i to widać. I to chyba nie muszę Was przekonywać do tego, że widać ten naprawdę porządny i cover, i blur w tym korektorze. I to naprawdę ładnie wygląda. Zbliżam się do Was, żeby bardziej Wam pokazać może moją cerę. I wracając do bazy, słuchajcie, to na pewno tak. Widzę bardzo fajną rzecz, że tutaj ta strefa, gdzie ją nakładałam, rzeczywiście jest w miarę wygładzona i też trochę jest rozświetlona. Nie powiedziałabym, że ta baza działa cuda, bo moim zdaniem ona cudów nie działa. Natomiast też nie jest takim produktem, jakim się obawiałam, że będzie, czyli takim totalnym bublem, który nic nie będzie robił na skórze, a wręcz będzie dawał bardzo brzydki odcień. Tą bazę, słuchajcie, ratuje to, że pomimo tak mocnego koloru, to ona jakby ten kolor traci po chwili. I zobaczcie, z takiego mocnego fioletu ona już się robi delikatniejsza, a za chwilę zrobi się w takim odcieniu, który rzeczywiście troszeczkę nam tą skórę przygasi,
troszeczkę zneutralizuje zaczerwienienia, jakieś żółte plamy pigmentacyjne i rzeczywiście może ją trochę odświeżyć. Z bazą nie jest źle, słuchajcie, ale korektor, korektor hitowy. Dobra, przypudruję sobie buźkę i wracam do Was. Słuchajcie, buzia przypudrowana i to, jak ona wygląda ładnie, wow, jestem w szoku i też się długo zastanawiałam jeszcze nad tą bazą, bo korektor, że wygląda pięknie, to widzę i jestem zachwycona. Jestem naprawdę szczerze zachwycona tym korektorem, jak on ładnie wygląda. I teraz szczerze, on ładniej wygląda niż ten korektor z Eveline, moim zdaniem. Dużo ładniej i nawet ten kolor, jeśli go nałożymy w odpowiedni sposób, tak jak ja, czyli troszeczkę mocniej i tak przeciągniemy, żeby troszeczkę zażółcić i troszeczkę przyciemnić naszą skórę twarzy, wygląda ładnie. Więc ten korektor chyba wyprze ten korektor z mojej kosmetyczki. I to jest niemałe zaskoczenie. Natomiast zastanawiałam się, pudrując twarz, tam lekko konturując, nad tą bazą. I naprawdę się długo zastanawiałam, co ona robi i czy ona coś robi. I takim miejscem, gdzie najbardziej chciałam zobaczyć, czy ona coś robi, jest tutaj moje czoło, które, jak wiecie, ma taką zmarszczkę, która jest dosyć widoczna. I po nałożeniu tej bazy na tą strefę, mi się wydaje, że rzeczywiście jest to wygładzone i nie widać tutaj zmarszczki. Więc no, chyba ta baza rzeczywiście działa. Ten kolor i drobinki to chyba jest troszeczkę dodatek i mam wrażenie, że bardziej tu jednak działa ta silikonowa formuła. I no niestety za opakowanie to zjadę to, bo dla mnie to nie jest punktowe wygładzenie. To powinna być po prostu baza wygładzająca buzię i ona powinna być w jakiejś tubce, w jakimś takim aplikatorze z pompką. I wtedy byłoby to dużo fajniejsze, dużo bardziej ekonomiczne. A tak to takie jest, nie wiem. Dla mnie tak baza nie powinna wyglądać, ale to jest, słuchajcie, tylko moja opinia, więc każdy może mieć swoją. Co do tego balsamu, który mam na ustach, no to mam z nim problem, słuchajcie. No dużo czasu nie minęło, odkąd ja nagrywam i zrobiłam ten makijaż dosyć szybko, dlatego że już miałam oczy zrobione wcześniej i ja już go nie mam na ustach. Tak nawilżył średnio, pielęgnacyjna i nabłyszczająca, czyli w sumie producent nic konkretnego nie obiecuję. Ma pielęgnować i nabłyszczyć. Nabłyszczyć, nabłyszczyła na chwilę. Czy wypielęgnowała? No dla mnie pielęgnacja ust to przede wszystkim ich nawilżenie. Dla mnie te usta w tym momencie nie są super nabłyszczone i nie są super nawilżone, więc szczerze powiedziawszy, ten produkt bym sobie darowała, bo oprócz tego, że naprawdę bardzo ładnie wygląda i w ogóle kolor, tak gdyby był taki, to jest śliczny i też ma bardzo ładne drobinki, mam nadzieję, że to widać, to oprócz tego nic więcej nie robi, oprócz ładnego wyglądu, no a produkty mają ładnie działać, a nie ładnie wyglądać. I zostały nam dwie pomadeczki, które zaraz zobaczymy, jak wyglądają na ustach, ale muszę przyznać, że byłam zdziwiona tak małą tą kolekcją, bo Biedronka jednak zazwyczaj wydaje większe kolekcje i samych pomadek matowych jest zazwyczaj z 5 albo 4, albo przynajmniej 3 odcienie. A tym razem wyszły tylko dwie pomadki, jeden balsam do ust, dwa odcienie korektora i jeden odcień bazy. Zdziwiona, ale nie powiem, że to jest źle, bo biorąc pod uwagę jakość tych produktów jak na razie, to nie ma tragedii. Nie powiem, że ta kolekcja na razie zachwyca, bo zachwycił mnie jeden produkt, ale jest całkiem przyzwoita. Dobrze, koniec gadania o całej kolekcji, bo do tego za chwilę wrócimy w podsumowaniu. A teraz przyjdzie czas na przetestowanie tych dwóch pomadeczek. Mają być to, słuchajcie, aksamitne pomadki do ust i dostępne są w dwóch kolorach. Jedynka to jest ta Pink Nude i zaraz zobaczymy, jak się będzie prezentować na ustach. Starłam sobie ten balsam, ale właściwie już nie miałam co ścierać, bo go właściwie nie było. Pierwsza jest ta Pink Nude. Uuu, jaki ładny kolor ma. Ona ma, zobaczcie, bardzo podobny kolor do moich ust. Może tak lepiej widać. No dobrze, na ręce prezentuje się pięknie. To zobaczmy, jak będzie prezentował się na ustach. Jest aksamitna. Ma fajny aplikator. Te dość mocno ścięty i taki z ostrą końcóweczką, dzięki czemu dość łatwo wyrysowuje się usta. Jest dosyć kryjąca. I naprawdę ładnie wygląda.
Powiem Wam, że to nie będzie ulubiona formuła moich pomadek. Ja jednak jestem zwolenniczką matowych pomadek w płynie albo błyszczyków, bo takie aksamitne pomadki sięgam rzadko. Natomiast jeżeli lubicie formułę takich tradycyjnych, nawilżających pomadek, to to jest coś fajnego, bo ma fajne krycie, bardzo ładny kolor. Ona na pewno nie będzie super trwała, bo w ogóle takie pomadki właściwie nigdy nie są jakieś super, super trwałe. Ale ładnie na ustach wygląda i naprawdę myślę, że jest warta tej ceny, bo kosztowała chyba 10 zł. Więc jeżeli takie pomadki lubicie aksamitne, to jak najbardziej myślę, że się opłaca. Ta jest prześlicznym kolorem, miód właśnie dla dziewczyn, które są troszeczkę chłodniejszymi typami urody i które mają taką naturalnie chłodniejszą czerwień wargową. Będziemy wszystkie w nich bardzo ładnie, naturalnie wyglądać. Kolejna pomadka jest z tej samej oczywiście serii, to jest po prostu numerek 2 i to jest Beige Nude. Na dłoni prezentuje się tak, jest bardziej brązowy, fajniejszy chyba dla ciepłych typów urody, na pewno z tych dwóch, ale też taki chłodnawy. Myślałam, że on będzie trochę cieplejszy. Dość mocno wpada w brąz. Myślę, że to nie będzie nude, po który każda dziewczyna sięgnie, ten, szczerze mówiąc. Ale mi się nawet podoba. Dobra, zmywam tą pomadkę, czyli Pink Nude i nakładam z Wami już Beige Nude. No i nawet to, jak ona szybko zeszła z ust, że właściwie to było jedno pociągnięcie, świadczy o tym, że te pomadki no niestety nie będą zbyt trwałe. No i nakładamy ten Beige Nude. No i tak ona wygląda. Powiem Wam, że kolor to chyba nie mój. Ja się w nim nie za dobrze dzisiaj przynajmniej czuję. Taka zwykła pomadka nude. Myślę, że nic wyjątkowego, ale też nic złego jakościowo. Taka typowa aksamitna pomadka, naprawdę nic takiego wow. Kolor całkiem ładny, typowy nude. Jak lubicie takie nude, to na pewno będziecie zadowolone i takie formuły oczywiście pomadek. Trzeba pamiętać o tym, że te pomadki niestety, ale będą się szybko zjadać, że mogą się przenosić na zęby oraz, że mogą wyjeżdżać w kącikach i tak dalej i tutaj nam się roznosić po twarzy. Ale jeżeli lubimy formułę taką aksamitną i rzeczywiście tych pomadek niezastygających, to myślę, że warto, bo 9 zł to nie jest jakaś duża cena. Mi osobiście dużo bardziej się podoba ta wersja Pink Nude. A Wam, która się bardziej podoba? Dajcie znać w komentarzach. No dobrze, i to wszystko, słuchajcie. Bardzo szybki odcinek dzisiaj jak na bel. Jestem zdziwiona. No ale podsumujmy sobie szybko, co warto, a co nie warto. Moim zdaniem oczywiście. Jeżeli któryś z produktów, który mi się dzisiaj nie sprawdził, Wam się sprawdził, to dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Pamiętajmy, każda z nas ma inną cerę, każda z nas ma inny sposób aplikacji makijażu, więc te produkty też u jednej się będą sprawdzać, a u innej nie. I teraz tak, rzeczy, które moim zdaniem nie warto i ja bym nie kupiła sama z siebie, to na pewno ten Lip Glow Balm. No ja bym tego nie kupiła, pielęgnacyjna, nabłyszczająca pomadka. Moim zdaniem lepiej zainwestować w porządną pomadkę pielęgnacyjną, czy też wazelinę pielęgnacyjną do ust, czy też nawet jakiś balsam taki, który pielęgnuje i nabłyszcza te usta. To jest nic wyjątkowego, nie poczułam ani jakiegoś fajnego nawilżenia, ani to się długo nie utrzymało. Taka trochę pomadka, którą nie wiem, czy jest sens używać i czy sama ja będę po nią sięgać. To jest taka pomadka, którą ją nałożę i za chwilę znika. Nie daje zbytnio koloru, tego błysku też dużego nie daje. No nie, oczywiście jeśli Wam się podoba, to możecie kupić. To nie są kosmetyki drogie, to te kosmetyki kosztują około 10 zł, więc ceny są bardzo przystępne i jeżeli Wam się podoba, to jak najbardziej możecie kupić. Natomiast no ja nie będę po nią zbytnio sięgać. Drugą rzeczą, którą bym chyba nie kupiła sama z siebie, gdybym kupiła jeden kolor, to drugiego już bym nie kupiła i to są te pomadki. I to jest takie trochę rozczarowanie, bo ja miałam, słuchajcie, z Biedronki takie pomadki, zaraz Wam pokażę. Podobne, też takie właśnie w podobnych opakowaniach i też takie aksamitne. Ona się nazywała, słuchajcie, naturalna nawilżająca pomadka do ust. I ona była z tej serii Natural i ona miała to masło Shea i tak dalej, i tak dalej. I ona jest fajniejsza, bo jest bardziej matowa, lepiej nawilża, czuje większy komfort na ustach niż przy tych pomadkach. Nie wiem, o co chodzi, ale formulacja akurat tych mi za bardzo nie przypadła do gustu.
Ale jeżeli miałabym wybrać kolor, który ja bym osobiście kupiła, to na pewno bym kupiła ten Pink Rose, bo po prostu jest moim zdaniem też ciekawszym kolorem. Takie kolory widujemy bardzo często i no dla mnie nic wyjątkowego, ale to jest oczywiście też już kwestia gustu. Tak samo możliwe, że te pomadki nie do końca mi się sprawdziły, bo ja po prostu nie przepadam za formulacją taką aksamitną. Wolę, kiedy albo mamy zastygające pomadki, albo mamy błyszczyki, bo ja lubię konkretne sytuacje, a nie takie pół na pół. No i produkt, który jest produktem, o którym sama nie wiem co myśleć, bo wydaje mi się, że on całkiem fajnie działa. Tak jak już mówiłam, opakowanie jest dla mnie beznadziejne, nie wiem o co chodzi i nie rozumiem, po co robić produkt w takim opakowaniu. Bardzo podoba mi się fakt, że ta baza rzeczywiście się stapia ze skórą i ten fiolet nie zostaje na niej. To jest zaskoczenie i to jest bardzo fajna sprawa. Rzeczywiście miejsca, na które nałożyłam tą bazę, są troszkę bardziej wygładzone i mam wrażenie, że tutaj ta strefa czoła jest naprawdę ładnie wyblurowana i to mi się bardzo, bardzo podoba, więc akurat ta baza myślę, że jest warta, ale jeżeli tego potrzebujecie, bo jeżeli macie swoją cerę ładną, bez żółtych, mocnych plam pigmentacyjnych, bez jakichś takich miejsc, które potrzebują bardzo wygładzenia, to też bym po nią nie sięgnęła. I czy ja osobiście, gdybym nie robiła tego filmu, to kupiłabym tą bazę? Nie. Nie będę ukrywać, nie kupiłabym tej bazy, bo uważam, że tak naprawdę podobny efekt uzyskamy bazami innymi, nawilżającymi, matującymi, a wygładzająca, okej, ale jakby była jeszcze w innej formie, to może prędzej bym ją kupiła, ale zostawiam Wam już tutaj wybór, czy ją zakupicie, czy nie. Myślę, że jak ją kupicie, to na pewno zauważycie efekty, ale jak nie kupicie, to też się nic nie stanie i to też nie będziecie, myślę, jakoś bardzo, bardzo żałować. I ostatni, kochani, produkt, czyli korektor. Korektor optycznie wygładzający pod oczy i do twarzy. I jakieś jest moje zaskoczenie, gdy teraz patrzę na swoją strefę pod oczami i widzę, że po pierwsze korektor pięknie ją wygładził. Naprawdę pięknie ją wygładził. Bardzo ładnie wyrównał koloryt jedną warstwą, ale nałożyłam go zbyt dużo. I widać to bardzo mocno tu pod moją dolną linią wodną. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest na kamerze widoczne, natomiast ja widzę, że on mi lekko się tutaj pozbierał i lekko taką nadał suchość. Więc korektor świetny, żeby była jasność. Świetny i naprawdę możecie go śmiało kupować, bo jest bardzo kryjący i daje naprawdę ładnie blurujący efekt. Ale używamy go nie tak dużo jak ja, tylko troszeczkę mniej i na dobrze nawilżoną skórę i będzie git. Myślę, że to jest naprawdę fajny korektor. Taki efekt, jak ja teraz mówię, że on mi tam troszeczkę powchodził i troszkę mi podkreślił suchość, to jest, słuchajcie, normalne. Po pierwsze dlatego, że ja już zmywałam dzisiaj makijaż, żeby nagrać dla Was tą kolekcję i moja skóra już nie jest tak pięknie nawilżona. Po drugie, przyznaję się szczerze, nie użyłam przed tym makijażem żadnego kremu nawilżającego i akurat u mnie moja skóra bardzo to odczuwa i to jest bardzo widoczne. I po trzecie, nałożyłam troszkę zbyt grubą warstwę tego korektora po to, żeby ją ujednolicić ze swoją twarzą. No i to jest też taka moja bolączka, czyli to, że ten korektor nie jest perfekcyjnie dopasowany do mojej twarzy i on bardzo ładnie kryje zmiany, bo zobaczcie, ja mam tutaj te dwie zmiany, które z dalszej perspektywy praktycznie są niewidoczne, więc on naprawdę ma ładne krycie, ale jest za żółty i za ciemny. No też mam ale. Dzisiaj jakiś taki ten test niby pozytywny, ale nie do końca, bo wszystko jest na ale, tak? Baza fajna, ale korektor fajny, ale kolor. Szminki fajne, ale nie mój rodzaj, no i balsam, który jest taki mech. No jakoś tak dzisiaj, nie wiem. Albo ja mam taki dzień, albo te produkty nie są aż tak genialne. Ale zwracając do tematu, jeżeli kolor Wam odpowiada, to korektor ma naprawdę bardzo fajną konsystencję, bardzo fajnie się z nim pracuje, fajnie kryje niedoskonałości, fajnie wygląda pod oczami. Jeżeli macie bardzo, bardzo wymagającą skórę pod oczami, bardzo suchą, to on będzie za ciężki.
to od razu mówię, że albo wtedy nałożony tak bardzo, bardzo cieniuteńką warstwą na bardzo dobrze nawilżoną skórę, albo jednak darujmy sobie i użyjmy troszeczkę innych korektorów. Natomiast dla dziewczyn, które tą skórę mają porządną, napiętą i dosyć grubą i nie mają problemów z brakiem nawilżenia jej i mają jakieś niedoskonałości i szukają korektora też fajnego na niedoskonałości, to ten będzie, myślę, całkiem fajny. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dzisiaj taki krótki, z taką małą kolekcją z Biedronki, ale mam nadzieję, że może odpowiedziałam Wam na jakieś pytania, może pokazałam Wam, słuchajcie, swatche tych pomadek. Może zastanawiałyście się, czy ta baza, czy ten korektor będą dla Was i pomogłam Wam w dokonaniu tej decyzji. Jeżeli tak, to zostawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Bardzo Was o to proszę. Dobijmy razem do setki. I dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Pa, pa!